Angielski, egzamin ósmoklasisty, transformacje ze słowem kluczem. Dzisiaj 5 bardzo ciekawych przykładów. Number 1. Stephen King is best known for writing It. Stephen King najlepiej jest znany za napisanie powieści pod tytułem It. Mamy słówko famous, które musimy teraz przekształcić. Oczywiście famous zostaje, a przekształcamy zdanie. Stephen King is most famous for writing it. Możemy dać most famous, a możemy dać samo famous. Nie zapominamy o for. Number 2. We'll go in my car and we'll leave you at the station. Pojedziemy moim samochodem i zostawimy cię na stacji. Mamy drop. Drop oznacza, że trzeba użyć phrasala. Phrasala, który będzie oznaczał dokładnie to samo, co leave you at. A więc, we'll go in my car and I will drop you off at the station. Drop off to znaczy podrzucić i wysadzić tą osobę na stacji. Number 3. Critics wrote many reviews about your novel. Krytycy napisali wiele recenzji na temat twojej powieści. Mamy do wyboru where, które musimy zastosować. Many reviews i od razu widzimy, że jest strona bierna. Where, a do strony biernej trzecia forma. Written about your novel. Many reviews were written about your novel. Number 4. Did he tell you everything? I want to know. Powiedział ci wszystko? Chcę wiedzieć. Wchodzi if. If to bardzo ciekawa konstrukcja tutaj. I want to know if he told you everything. Number 5. John has discovered his phone has a broken screen. John odkrył, że jego telefon ma pęknięty ekran. Musimy użyć out. A więc szukamy phrasala, który zastąpi discovered. John, czas musimy zachować ten sam. Has found out his phone has a broken screen. Find out jest synonimem discover. Thank you.